Wisła budzi się z marazmu, wygrywa w Gdańsku z Lechią i znów odjeżdża rywalom na 3 punkty. Poskutkował treningowy trik trenera Maskanta, zwłaszcza na Sivakova. Legia i Lech zgodnie wygrywają przy pustych trybunach. Lech po raz pierwszy w historii i wierzy w europejskie puchary, choć na horyzoncie trudne wyjazdy na Wisłę i Lechię. Polonia Warszawa przegrywa z Krakowią, a prezes Wojciechowski nie wyrzuca trenera, ale chce przepędzić całą drużynę. Zapraszamy na magazyn Ekstraklasy. Witam Państwa, a magazyn Ekstraklasy rozpoczynamy od przebudzenia Wisły Kraków, która znów pewnym krokiem zmierza po Mistrzostwo Polski na 5 kolejek, znów 6 punktów przewagi. Ze mną jest Piotr Jawor, dziennikarz Gazety Wyborczej w Krakowie. Witaj Piotrze i powiedz, trener Robert Maskant mówił, że ma receptę na wyjście z dołka, czy też z dołeczka, w jaki Wisła wpadła w dwóch ostatnich kolejkach. Powiedz, co zrobił, żeby zwyciężyć na gorącym terenie w Gdańsku? Znaczy, trener Robert Maskant może i miał receptę, ale chyba tak naprawdę receptę to znaleźli lekarze Wisły Kraków. A mianowicie chodzi o Cvetana Genkova. No, jak słuchałem, oglądałem transmisję tego meczu, to wszyscy mówili, że Cvetan Genkov to maskotka drużyny, talizman, człowiek, który gwarantuje zwycięstwo. No i coś w tym musi być, bo tak naprawdę Wisła w tym sezonie raptem w 3 meczach nie zdobyła bramki i tak się składa, że w tych 3 meczach właśnie zabrakło bułgarskiego napastnika. W 2 ostatnich meczach Wisła też nie zdobyła gola i co 17 minuta meczu z Lechią Gdańsk do siatki trafia nie kto inny jak Cvetan Genkov. Oczywiście tą sytuację wypracował mu Młecki na pół z Meriksonem, ale to jednak Genkov stał tam, gdzie być powinien, zdobył bramkę, no i tak naprawdę ustawił to spotkanie. Choć Wisła oczywiście była lepszym zespołem, częściej atakowała, ale z drugiej strony no, Lechia Gdańsk nie oddała żadnego cennego strzału na bramkę Wisły. No to przy takiej marnej skuteczności, nawet strzałowej, no to trudno myśleć chociażby o remisie, no zwycięzcy nie wspominając. Lechia rzeczywiście zawiodła, ale powiedz, czy piłkarze, czy jadąc na ten mecz do Gdańska, były obawy, że może się zdarzyć ta trzecia porażka z rzędu? No, wszyscy nimi zapewniali, że Maska i piłkarze trzymają rękę na pulsie, ale do końca w to nie wierzę. Nie wierzę w to, że gdzieś nie kołatała im myśl, czy my nie jesteśmy w dołku, czy my nie jesteśmy w kryzysie. Przypomnijmy, że Wisła przygotowywała się do rundy wiosennej najkrócej z wszystkich zespołów. Podczas gdy inne drużyny jeździły już na zgrupowania, piłkarze Wisły albo byli na plażach, albo odpoczywali, albo odwiedzali rodziny, ponieważ Maskant zaczął chyba 2 tygodnie później niż inne zespoły. I powiem szczerze, ja też zastanawiałem się, czy to nie jest tak, że miał za mało czasu, żeby przygotować ten zespół dobrze. Czy nie jest tak, że w tym momencie rozpoczął się dołek Wisły Kraków, że ona już to, co najlepsze rzuciła na początek i teraz będzie tylko pełzła do tego tytułu mistrza Polski? No, okazało się jednak, że przynajmniej w tym meczu wyszło na Holendra, no bo Wisła i miała siłę biegać, i grała skutecznie, no i wygrała aż 3-0, a to się jej w tym sezonie na wyjeździe jeszcze nie zdarzyło. Chwalisz Genkova za bramki, ale niesamowitego gola zdobył też Sivakov z połowy boiska. Powiedz, czy to jest kandydat do tytułu najładniejszego gola Wisły w tym sezonie? No powiem szczerze, że jak zobaczyłem ten strzał Sivakova, to aż się uśmiechnąłem pod nosem. Nie dalej jak 3 treningi przed tym meczem, Maskant na zajęciach zarządził bardzo podobne ćwiczenie, że należy właśnie przelobować zawodnika i strzelić do pustej bramki. Było na treningu, było pewnie 15-16 piłkarzy i wygrał te zawody podobne, złożone między innymi właśnie z takiego ćwiczenia Erik Cikosz. Przecież wszyscy, no nawet ci środkowi obrońcy, którzy są uważani za najbardziej topornych zawsze piłkarzy na danej pozycji. A na samym końcu został kto? Sivakov z Genkovem. I pojedynkowali się, bo żaden z nich nie mógł przeskoczyć tej przeszkody. Nawet Maskant im to ułatwiał, odsuwał tą bramkę, żeby było dalej. Nie mogli za nic trafić. No w końcu im się udało, ale trwało to bardzo długo. Więc gdy ja zobaczyłem, że Sivakov porywa się na strzał z 50 metrów, no to pomyślałem, że chyba go lekko poniosło. Tymczasem no trafił idealnie. No i rzeczywiście, tak jak mówisz, zanosi się na być może najładniejszą bramkę Wisły w tym sezonie. Chociaż myślę, że jakby przeszperać chociażby w waszych zasobach, no to myślę, że parę ładnych bramek byśmy jeszcze tam się znaleźli.